Panna Izabela odsunęła talerz i z niepokojem przebiegła papier oczyma, lecz stopniowo twarz jej wypogodziła się. Słuchaj, Florciu, rzekła, bo to ciekawe. Droga Belu, pisze ciotka, zapomnij, aniołku, o moim poprzednim liście. W rezultacie twój serwis nic mnie nie obchodzi i znajdziemy inny, gdy będziesz szła za mąż. Ale chodzi mi, ażebyś koniecznie kwestowała tylko ze mną. I właśnie o tym miałam zamiar napisać poprzednio, nie o serwisie. Biedne moje nerwy. Jeżeli nie chcesz ich do reszty rozstroić, musisz zgodzić się na moją prośbę. Grób w naszym kościele będzie cudowny. Mój poczciwy Wokulski daje fontannę, sztuczne ptaszki śpiewające, pozytywkę, która będzie grała same, poważne kawałki i mnóstwo dywanów. Hozer dostarcza kwiatów, a amatorowie urządzają koncert na organ, skrzypce, violonczelę i głosy. Jestem zachwycona, ale gdyby mi wśród tych cudów zabrakło ciebie, rozchorowałabym się. A więc tak, ściskam cię i całuję po tysiąc razy. Kochająca ciotka Johanna. Postscriptum: Jutro jedziemy do magazynu zamówić dla ciebie kostium wiosenny. Umarłabym, gdybyś go nie przyjęła. Panna Izabela była rozpromieniona. List ten spełniał wszystkie jej nadzieje. Wokulski jest nieporównany, rzekł śmiejąc się pan Tomasz. Szturmem zdobył Joasię, która nie tylko nie będzie mi wymawiała wspólnika, lecz nawet gotowa o niego walczyć ze mną. Mikołaj podał kurczęta. Musi to jednakże być genialny człowiek, zauważyła panna Florentyna. Wokulski? No nie. Mówił pan Tomasz. Jest to człowiek szalonej energii, ale co się tyczy daru kombinowania, nie powiem, ażeby posiadał go w wysokim stopniu. Zdaje mi się, że składa tego dowody. Wszystko to są dowody tylko energii, odpowiedział pan Tomasz. Dar kombinacji, genialny umysł poznaje się w innych rzeczach, choćby w grze. Ja z nim dosyć często grywam w pikietę, gdzie koniecznie trzeba kombinować. Rezultat jest taki, że przegrałem osiem do dziesięciu rubli, a wygrałem około siedemdziesięciu, chociaż nie mam pretensji do geniuszu, dodał skromnie. Panny Izabeli wypadł z ręki widelec, pobladła i chwyciwszy się za czoło, szepnęła ojciec i panna Florentyna zerwali się z krzeseł. – Co ci jest, Belu? – spytał strwożony pan Tomasz. – Nic – odpowiedziała, wstając od stołu. – Migrena. Od godziny czułam, że będę ją mieć. – To nic, papo. Pocałowała ojca w rękę i wyszła do swego pokoju. – Nagła migrena powinna by przejść. – Zaraz – rzekł pan Tomasz. – Pójdź do niej, Florciu. Ja na chwilę wyjdę do miasta, bo muszę zobaczyć się z kilkoma osobami, ale wcześniej wrócę. Tymczasem czuwaj nad nią, kochana Florciu, proszę cię o to, mówił pan tomasz ze spokojną fizjonomią człowieka, bez którego poleceń albo prośby nie może być dobrze na świecie. Zaraz do niej pójdę, tylko tu zrobię porządek, odpowiedziała panna Florentyna, dla której ład w domu był sprawą ważniejszą od czyjejkolwiek migreny. Już mrok ogarnął ziemię. Panna Izabela jest znowu sama w swoim gabinecie. Upadła na szezlong i obu rękami zasłoniła oczy. Spod kaskady tkanin spływających aż na podłogę wysunął się jej wąski pantofelek i kawałek pończoszki. Ale tego nikt nie widzi, ani ona o tym nie myśli. W tej chwili jej duszę znowu targa gniew, żal i wstyd. Ciotka ją przeprosiła. Ona sama będzie kwestować przy najładniejszym grobie i będzie miała najpiękniejszy kostium. Lecz mimo to... Jest nieszczęśliwą. Doznaje takich uczuć, jak gdyby wszedłszy do pełnego salonu, ujrzała nagle na swym nowym kostiumie ogromną, tłustą plamę obrzydłej formy i koloru, jakby suknię wytarzano gdzieś na kuchennych schodach. Myśl o tym jest dla niej tak wstrętna, że ślina napływa jej do ust. Co za straszne położenie. Już miesiąc zadłużają się u swego lokaja, a od dziesięciu dni jej ojciec na swoje drobne wydatki wygrywa pieniądze w karty. Wygrać można. Panowie wygrywają tysiące, ale nie na opędzenie pierwszych potrzeb i przecież nie od kupców. Ach, gdyby można upadłaby ojcu do nóg i błagała go, ażeby nie grywał z tymi ludźmi, a przynajmniej nie teraz, kiedy ich stan majątkowy jest tak ciężki. Za kilka dni, gdy odbierze pieniądze za swój serwis, sama wręczy ojcu paręset rubli, prosząc, ażeby je przegrał do tego pana Wokulskiego, ażeby wynagrodził go hojniej, niż ona wynagrodzi Mikołaja za zaciągnięte długi. Ale czyż jej wypada zrobić to, a nawet mówić o tym ojcu? Wokulski, Wokulski szepcze panna Izabela. Któż to jest ten Wokulski, który dziś tak nagle ukazał się jej od razu z kilku stron, pod rozmaitymi postaciami? Co on ma do czynienia z jej ciotką, z ojcem? I otóż zdaje się jej, że już od kilku tygodni coś słyszała o tym człowieku. Jakiś kupiec niedawno ofiarował parę tysięcy rubli na dobroczynność, ale nie była pewna, czy to był handlujący strojami damskimi czy futrami. Potem mówiono, że także jakiś kupiec podczas wojny bułgarskiej dorobił się wielkiego majątku, tylko nie uważała, czy dorobił się szewc, u którego ona bierze buciki, czy jej fryzjer. I dopiero teraz przypomina sobie, że ten kupiec, który dał pieniądze na dobroczynność, i ten, który zyskał duży majątek, są jedną osobą, że to właśnie jest ów Wokulski, który do jej ojca przegrywa w karty, a którego jej ciotka, znana z dumy Hrabina Karolowa, nazywa. Mój poczciwy wokulski. W tej chwili przypomina sobie nawet fizjonomię tego człowieka, który w sklepie nie chciał z nią mówić, tylko cofnąwszy się za ogromne japońskie wazony, przypatrywał się jej posępnie. Jak on na nią patrzył? Jednego dnia weszła z Panoną Florentyną na czekoladę do cukierni, przez figle, Usiadły przy oknie, za którym zebrało się kilkoro obdartych dzieci. Dzieci spoglądały na nią, na czekoladę i na ciastka z ciekawością i łakomstwem głodnych zwierzątek. A ten kupiec tak samo na nią patrzył. Lekki dreszcz przebiegł pannę Izabelę. I to ma być wspólnik jej ojca? Do czego ten wspólnik? Skąd jej ojcu przyszło do głowy zawiązywać jakieś towarzystwa handlowe, tworzyć jakieś rozległe plany, o których nigdy dawniej nie marzył. Chce przy pomocy mieszczaństwa wysunąć się na czoło arystokracji, chce zostać wybranym do Rady Miejskiej, której nie było i nie ma. Ależ ten Wokulski to naprawdę jakiś aferzysta, może oszust, który potrzebuje głośnego nazwiska na szyld do swoich przedsiębiorstw. Bywały takie wypadki. Ileż to pięknych nazwisk szlachty niemieckiej i węgierskiej unurzało się w operacjach handlowych, których ona nawet nie rozumie, a ojciec chyba nie więcej. Zrobiło się już zupełnie ciemno, na ulicy zapalono latarnie, których blask wpadał do gabinetu panny Izabeli, malując na suficie ramę okna i zwoje firanki. Wyglądało to jak krzyż na tle jasności, którą powoli zasłania gęsty obłok. Gdzie to ja widziałam taki krzyż? Taką chmurę i jasność. Zapytała się panna Izabela, zaczęła przypominać sobie widziane w życiu okolice i marzyć. Zdawało się jej, że powozem jedzie przez jakąś znaną miejscowość. Krajobraz jest podobny do olbrzymiego pierścienia utworzonego z lasów i zielonych gór, a jej powóz znajduje się na krawędzi pierścienia i zjeżdża w dół. Czy on zjeżdża? Bo ani zbliża się do niczego, ani od niczego nie oddala. Tak, jakby stał w miejscu, ale zjeżdża. Widać to po wizerunku słońca, które odbija się w lakierowanym skrzydle powozu i drgając, zwolna posuwa się w tył. Zresztą słychać turkot. To turkot dorożki na ulicy? Nie, to turkoczą machiny pracujące gdzieś w głębi owego pierścienia gór i lasów. Widać tam nawet na dole jakby jezioro czarnych dymów i białych par ujęte w ramę zieloności. Teraz panna Izabela spostrzega ojca, który siedzi przy niej i z uwagą ogląda sobie paznokcie, od czasu do czasu rzucając okiem na krajobraz. Powóz ciągle stoi na krawędzi pierścienia, niby bez ruchu, a tylko wizerunek słońca odbitego w lakierowanym skrzydle wolno posuwa się ku tyłowi. Ten pozorny spoczynek, czy też utajony ruch w wysokim stopniu drażni pannę Izabelę. Czy my jedziemy, czy stoimy? Pyta ojca. Ale ojciec nie odpowiada nic. Jakby jej nie widział ogląda swoje piękne paznokcie i czasami rzuca okiem na okolice. Wtem powóz ciągle drży i słychać turkot, z głębi jeziora czarnych dymów i białych par wynurza się do pół figury jakiś człowiek. Ma krótko ostrzyżone włosy, śniadą twarz, która przypomina Trostiego, pułkownika strzelców, a może gladiatora z Florencji, i ogromne czerwone dłonie. Odziany jest w zasmoloną koszulę z rękawami zawiniętymi wyżej łokcia. W lewej ręce, tuż przy piersi, trzyma karty ułożone w wachlarz. W prawej, którą podniósł nad głowę, trzyma jedną kartę. Widocznie w tym celu, aby ją rzucić naprzód siedzenia powozu. Reszty postaci nie widać spośród dymu. – Co on robi, ojcze? – pyta się zalękniona panna Izabela. – Gra ze mną w pikietę. Odpowiada ojciec, również trzymając w rękach karty. Ależ to straszny człowiek, papo. Nawet tacy nie robią nic złego kobietom, odpowiada pan Tomasz. Teraz dopiero panna Izabela spostrzega, że człowiek w koszuli patrzy na nią jakimś szczególnym wzrokiem, ciągle trzymając kartę nad głową. Dym i para kotłujące w dolinie, chwilami zasłaniają jego Rozpiętą koszulę i surowe oblicze, tonie wśród nich, nie ma go. Tylko spoza dymu widać blady połysk jego oczów, a nad dymem obnażoną do łokcia rękę i kartę. Co znaczy ta karta, papo? zapytuje ojca. Ale ojciec spokojnie patrzy we własne karty i nie odpowiada nic, jakby jej nie widział. Kiedyż nareszcie wyjedziemy z tego miejsca? Ale choć powóz drży i słońce odbite w skrzydle posuwa się ku tyłowi, ciągle u stopni widać jezioro dymu, a w nim zanurzonego człowieka, jego rękę nad głową i kartę. Panna Izabela ogarnia nerwowy niepokój. Skupia wszystkie wspomnienia, wszystkie myśli, ażeby odgadnąć, co znaczy karta, którą trzyma ten człowiek. Czy to są pieniądze, które przegrał do ojca w pikietę? Chyba nie. Może ofiara. Jaką złożył Towarzystwu Dobroczynności. I to nie. Może tysiąc rubli, które dał jej ciotce na ochronę, a może to jest kwit na fontannę, ptaszki i dywany do ubrania grobu pańskiego. Także nie. To wszystko nie niepokoiłoby jej. Stopniowo panny Izabelę napełnia wielka bojaźń. Może to są weksle jej ojca, które ktoś niedawno wykupił. W takim razie, wziąwszy pieniądze za srebra i serwis, spłaci ten dług najpierw i uwolni się od podobnego wierzyciela. Ale człowiek pogrążony w dymie wciąż patrzy jej w oczy i karty nie rzuca. Więc może... Ach! Panna Izabela zrywa się z szezlonga, potrąca w ciemności o taburet i drżącymi rękoma dzwoni. Dzwoni drugi raz, nie odpowiada nikt, więc wybiega do przedpokoju i we drzwiach spotyka pannę Florentynę, która chwyta ją za rękę i mówi ze zdziwieniem – co tobie, Belciu? Światło w przedpokoju nieco oprzytomnia pannę Izabelę, uśmiecha się. – Weź, Florciu, lampę do mego pokoju. Papa jest? – Przed chwilą wyjechał. – A Mikołaj? – Zaraz wróci, poszedł oddać list posłańcowi. – Czy gorzej boli cię głowa? – pyta panna Florentyna. Nie, śmieje się panna Izabela, tylko zdrzemnęłam się i tak mi się coś majaczyło. Panna Florentyna bierze lampę i obie z kuzynką idą do jej gabinetu. Panna Izabela siada na szezlongu, zasłania ręką oczy przed światłem i mówi Wiesz, Florciu, namyśliłam się. Nie sprzedam moich sreber obcemu. Mogą naprawdę dostać się, Bóg wie w jakie ręce. Siądź zaraz, jeżeliś łaskawa przy moim biurku i napisz do ciotki, że przyjmuję jej propozycję. Niech nam pożyczy trzy tysiące rubli i niech weźmie serwis i srebra. Panna Florentyna patrzy na nią z najwyższym zdumieniem, wreszcie odpowiada. To jest niemożliwe, Belciu. Dlaczego? Przed kwadransem otrzymałam list od pani Meliton, że srebra i serwis już kupione. Już? Kto je kupił? Woła panna Izabela, chwytając kuzynkę za ręce. Panna Florentyna jest zmieszana. Podobno jakiś kupiec z Rosji mówi, lecz czuć, że mówi nieprawdę. Ty coś wiesz, Florciu? Proszę cię, powiedz. Błagają panna Izabela. Jej oczy napełniają się łzami. Zresztą, tobie powiem tylko. Nie zdrać tajemnicy przed ojcem, prosi kuzynka. Więc kto? No kto kupił? Wokulski, odpowiada panna Florentyna. Panny Izabeli w jednej chwili obeschły oczy, nabierając przy tym barwy stalowej. Odpycha z gniewem ręce kuzynki, przechodzi tam i na powrót swój gabinet wreszcie siada na foteliku naprzeciw panny Florentyny. Nie jest już przestraszoną i zdenerwowaną pięknością, ale wielką damą, która ma zamiar kogoś ze służby osądzić, a może wydalić. Powiedz mi kuzynko, mówi pięknym, kontraltowym głosem, co to za śmieszny spisek knujecie przeciwko mnie. Ja? Spisek? powtarza panna Florentyna, przyciskając rękoma piersi. Nie rozumiem cię, belu. Tak, ty, pani Meliton, i ten zabawny bohater Wokulski. Ja i Wokulski? powtarza panna Florentyna, tym razem zdziwienie jej jest tak szczere, że wątpić nie można. Przypuśćmy, że nie spiskujesz, ciągnie dalej panna Izabela, ale coś wiesz. O Wokulskim wiem to, co wszyscy ma sklep, w którym kupujemy, zrobił majątek na wojnie, a o tym, że wciąga papę do spółki handlowej, nie słyszałaś? Wyraziste oczy panny Florentyny zrobiły się bardzo dużymi. Ojca twego wciąga do spółki? rzekła, wzruszając ramionami do jakiejże spółki może go wciągnąć? I w tej chwili przestrasza się własnych słów. Panna Izabela nie mogła wątpić o jej niewinności. Znowu parę razy przeszła się po gabinecie z ruchami zamkniętej lewicy i nagle zapytała: Powiedz, że mi przynajmniej co sądzisz o tym człowieku? Ja o Wokulskim nic o nim nie sądzę. Wyjąwszy chyba to, że szuka rozgłosów i stosunków. Więc dla rozgłosu ofiarował tysiąc rubli na ochronę? Z pewnością. Dał przecie dwa razy tyle na dobroczynność. A dlaczego kupił mój serwis i srebra? Zapewne dlatego, ażeby je z zyskiem sprzedać. odpowiedziała panna Florentyna. W Anglii za podobne rzeczy dobrze płacą. A dlaczego wykupił weksle papy? Skąd wiesz, że to on. W tym nie miałby żadnego interesu. Nic nie wiem, podchwyciła gorączkowo panna Izabela, ale wszystko przeczuwam. Wszystko rozumiem. Ten człowiek chce się zbliżyć do nas. Już się przecie poznał z ojcem, wtrąciła panna Florentyna. Więc do mnie chce się zbliżyć, zawołała panna Izabela z wybuchem. Poznałam to po. Wstyd jej było dodać po jego spojrzeniu. Czy nie uprzedzasz się, Belciu? Nie. To, czego doznaję w tej chwili, nie jest uprzedzeniem, ale raczej jasnowidzeniem. Nawet nie domyślasz się, jak ja dawno znam tego człowieka, a raczej jak od dawna on mnie prześladuje. Teraz dopiero przypominam sobie, że przed rokiem nie było przedstawienia w teatrze, nie było koncertu odczytu, na którym bym go nie spotkała i dopiero dziś ta bezmyślna figura wydaje mi się straszną. Panna Florentyna aż cofnęła się z fotelikiem, szepcząc, Więc przypuszczasz, żeby się ośmielił? Zagustować we mnie? przerwała ze śmiechem panna Izabela. Tego nawet nie myślałabym mu bronić. Nie jestem ani tak naiwna, ani tak fałszywie skromna, ażeby nie wiedzieć, że się podobam. Mój Boże, nawet służbie. Kiedyś gniewało mnie to jak żebranina, która zastępuje nam drogę na ulicach, dzwoni do mieszkań albo pisuje listy z prośbą o wsparcie. Ale dziś tylko zrozumiałam lepiej słowa zbawcy. Komu wiele dano, od tego wiele żądać będą. Zresztą, dodała wzruszając ramionami, mężczyźni w tak bezceremonialny sposób zaszczycają nas swoim uwielbieniem, że nie tylko już nie dziwię się ich nadskakiwaniu albo impertynenckim spojrzeniom, ale temu, gdy jest inaczej. Jeżeli w salonie spotkam człowieka, który mi nie mówi o swej sympatii i cierpieniach, albo nie milczy posępnie w sposób zdradzający jeszcze większą sympatię i cierpienia, albo nie okazuje mi lodowatej obojętności, co ma być oznaką najwyższej sympatii i cierpień, wtedy czuję, że mi czegoś brak. Jak gdybym zapomniała wachlarza albo chusteczki. O, ja ich znam. Tych wszystkich Dążuanów, poetów, filozofów, bohaterów, te wszystkie tkliwe, bezinteresowne, złamane, rozmarzone albo silne dusze. Znam całą tę maskaradę i zapewniam cię, że dobrze się nią bawię. <śm> jacy oni śmieszni.